Czekam na Sylwię i ruszamy. Ostatki. Cóż mogę powiedzieć? Polotoe. Iuj. Kurde, pierwsza Sylwia jeszcze nie ma. Wyciągnę motory, może będzie trochę szybciej. Piękna pogoda, prawda. Jak na Irlandię, tym bardziej, że to lato było słabe, można powiedzieć. Fuck. Ty tak latał? Sylwia mówi, że utknęła w jakimś rowie. Zawijamy, słuchaj. Przyjechaliśmy sobie na fenit, niedawno to byliśmy na deskorolce i rolkach, ale miałem jakiś problem z dronem, nie nagrało się, więc na dzisiejszej wyprawie zaczęliśmy na szybko. Prawie już byś nie miał światła, bo nie wszyscy będą jeździć, kochani. Jest? No bo tak stoisz, oni stąd wyjeżdżają, zobacz, tak stoisz na wyjeździe. Co, lecimy dalej? Bo samochody i nie. Zatrzymaliśmy się na środku Connor Pass, takiego przysmyku między Trali a Dingle właściwie, nie? Przysmyku? No, jak to nazwać? No, nazywa się to Connor Pass. Przycysknięcie takie. Przycysknięcie. Będą mam tutaj na pewno prosić.
auta nic na razie nie jest. Okręt wojenny. A oni jadą na jakąś P-64. Pearl Harbor. Tak, jesteśmy w Dingle. Małe portowe miasteczko. Wow, ale przycumował jakiś statek wojenny. No ciekawe, czemu będziemy tam zobaczyć później. A na razie to jedziemy na kawę. No moim zdaniem nie wygląda na jakieś nowoczesne. No? Chyba nie. Fajnie było, wypiliśmy kawkę, posiedzieliśmy trochę w słonku. Coś ci się z włosami stało. Dużo jest ogólnie turystów, nie? Kaka. To jest fryzura, za niedługo tak wszyscy będą chodzić. Także jedziemy dalej. Droga, nie? Jedziemy w kierunku Incza, nie wiem czy się zatrzymamy, czy nie. No, 3,20 spoko w takiej restauracji. Była taka trochę mniejsza, ale nie była droga. Kierunek dom. Jest, bardziej bym powiedział. Browarka będzie trzeba wypić i odpocząć normalnie po ciężkim takim tripie motocyklowym. Pięknie tu jest. No i ciekawy ten statek, ale już tam nawet nie podchodziliśmy jakoś namiętnie do niego. Zdupcamy.
Tak, i ostatni przystanek, chwilowy Inch, tu już nie będziemy pić żadnej kawki i nic jeść. Nie będziemy lecieć dalej, ale pogoda przepiękna, przepiękne miejsca. Irlandia niesamowita. Czasami tej pogody trochę brakuje i tyle. Do domu. Na Inchu zawsze pięknie, tak samo. Można spędzać całe dnie, jak jest pogoda. Lecimy. Fajnie było, 6 godzin chyba nam to zajęło, tak? Wyjechaliśmy o drugiej, przyjechaliśmy, jest 8 godzina, ale było świetnie, warto i być może to była nasza ostatnia wyprawa w tym sezonie. Dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Pa!